Witam na kolejnym filmie. Dziś kontynuacja kwestii związanych z ochroną odgromową anten. W poprzednim filmie pokazane zostało, w jaki sposób można zrealizować ochronę odgromową dla masztu antenowego. Zostały pokazane dwie możliwości. Dziś będzie kontynuacja tego tematu. Będą tu omówione kwestie, jeśli chodzi o urządzenia zabezpieczające. Powiem, gdzie lokalizować ograniczniki przepięć oraz jeszcze na co trzeba tu zwracać uwagę. Poza zachowaniem odpowiednich odstępów separujących, aby nie zniweczyć sobie skuteczności tej ochrony przed przepięciami. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Jeśli chodzi o ochronę odgromową, przeciwprzepięciową dla anten, równie ważną rzeczą jest odpowiedni dobór przekroju przewodów do połączenia, na przykład masztu antenowego z główną szyną wyrównawczą. Nie może to być przewód o... A jakie to są wartości, jeśli chodzi o przekrój przewodu do uziemienia masztu antenowego, no to tu jest to minimum 16 mm kwadratowych. I też trzeba pamiętać o tym, że ten przewód do takiego masztu antenowego trzeba przyłączyć za pomocą odpowiedniej obejmy. Nie wystarczy taka obejma, jak stosowana jest na przykład do hydrauliki. Jeśli chodzi o połączenie powłoki zewnętrznej w przypadku kabli współosiowych wychodzących z anteny, trzeba to połączyć czy to z masztem antenowym, czy z szyną wyrównania potencjałów przewodem o przekroju nie mniejszym niż 4 mm kwadratowe. Można też do tego celu stosować specjalne obejmy służące do uziemiania ekranu i problem jest tutaj w ten sposób rozwiązany. A kiedy maszt antenowy nie będzie uziemiony, zalecane jest tutaj połączenie ekranu przewodu antenowego z szyną wyrównania potencjałów za pomocą wodu o przekroju nie mniejszym niż 4 mm kwadratowe. Tak to by wyglądało pokrótce tytułem takiego uzupełnienia jeszcze do poprzedniego filmu. Jest jeszcze jeden czynnik, na który trzeba tu zwracać uwagę, albowiem chcąc teraz ułożyć zarówno przewody zasilające, jak i kable antenowe, staramy się tu zachować jakąś odległość pomiędzy tymi przewodami, na co należałoby zwrócić uwagę, aby nie popaść ze skrajności w skrajność. Jedną z sytuacji, do jakiej możemy doprowadzić, to powstanie tak zwanej pętli indukcyjnej, która będzie mieć stosunkowo dużą powierzchnię i będzie to też sprzyjało indukowaniu się przepięć. O co chodzi? Jest to, ja to teraz tu zaprezentowałem na tym, a o co chodzi z tą pętlą indukcyjną, można teraz zobaczyć. I o co chodzi teraz z tą pętlą indukcyjną, tu można zobaczyć. To jest ten obszar zaznaczony takim fioletowym wielokątem, jest to zamalowane. Uziemienie masztu antenowego. Mamy kabel antenowy, instalacja elektryczna, która też będzie miała połączenie z główną szyną wyrównawczą za pomocą przewodu ochronnego. Jeszcze ekran tego kabla antenowego też będzie tu połączony z elementami uziemiającymi. No i tworzy się taka zamknięta pętla o stosunkowo w tym wypadku, jak to zaznaczyłem, dużej powierzchni. I czym większa powierzchnia tej pętli,
tym przepięcia o większej amplitudzie będą się indukowały. I może dojść przez to do takiej nawet sytuacji, że mimo iż będą zainstalowane ograniczniki przepięć, może dojść do uszkodzenia chronionego sprzętu. Dlatego, żeby uniknąć takich sytuacji, przy zachowywaniu odległości pomiędzy przewodami instalacji niskoprądowych a przewodami instalacji elektrycznych stosować takie odległości, jakie są zalecane w normach i nie zwiększać tego, jakby to powiedzieć, we wręcz przesadny sposób. Można by wyobrazić tu też sobie sytuację, że na poddaszu będzie rozdzielnica multimedialna przy antenie i tam też może być zainstalowany ogranicznik przepięć na wejściu instalacji do obiektu, no ale teraz mamy taki układ, jest rozprowadzona dołem instalacja elektryczna i wydawałoby się, że teraz najrozsądniej by było, gdzie jest najbliżej, doprowadzić przewody antenowe do telewizorów, które się znajdują w domu. No niestety, niby wydaje się to prostą sprawą w rzeczywistości, te pętle będą wtedy miały stosunkowo duże powierzchnie. Tak więc niby droga na skróty, a jednak nie do końca. Skoro wiadomo, jak należałoby poprowadzić przewody, równie ważną kwestią jest zastosowanie odpowiednich urządzeń do ograniczania przepięć, gdzie należy je montować. Jest to zaprezentowane na tych ilustracjach. Teraz pierwszy wariant. Mamy maszt antenowy połączony z urządzeniem piorunochronnym. Mamy tak zwane piorunowe połączenie wyrównawcze. To rozwiązanie ma tą wadę, że tutaj część prądu piorunowego może wniknąć do budynku. Jest uziemienie, połączenie ekranu kabla antenowego z szyną wyrównawczą, ogranicznik przepięć na zasilaniu, na wejściu instalacji elektrycznej do budynku, drugi ogranicznik przepięć jest przy telewizorze. Zdecydowanie korzystniejsza sytuacja to tu druga opcja, gdzie mamy maszt antenowy, antenę odizolowane od urządzenia piorunochronnego. Maszt antenowy jest połączony z szyną wyrównawczą, jest uziemiony, jest doprowadzony kabel antenowy do telewizora. No i jest wejście instalacji elektrycznej. Oczywiście są tu też zwody, przewody odprowadzające, tak jak w poprzednim wypadku. No i widać tu ten kąt alfa, jest ten kąt ochronny. No i teraz jeśli chodzi o stożek, o kącie rozwarcia alfa, tu małe sprostowanie. Ja mówiłem kąt rozwarcia tego stożka alfa, ile wynosi, to jest, jeżeli by to był stożek, tu by była ta przerwana linia z drugiej strony. Wtedy wartość kąta rozwarcia tego stożka byłaby równa dwukrotności kąta alfa. To jest takie małe sprostowanie do poprzedniego filmu, także przepraszam za pomyłkę. Chciałbym tu jeszcze podkreślić, że zastosowanie ogranicznika przepięć tylko w rozdzielnicy głównej w tym wypadku nie wystarczy. Jeżeli chcemy uniknąć kłopotów i kosztów dodatkowych związanych z instalacjami antenowymi, najlepiej antenę zamontować pod dachem, na przykład na strychu. Wtedy no, problem ochrony przed przepięciami nam niejako, można by powiedzieć, odpada. No i taki przykład praktyczny. Tutaj antena jest zamontowana pod dachem. Budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową i tu mamy kabel antenowy tylko do jednego telewizora. Tak się składa. Oczywiście jeżeli budynek byłby wyposażony w instalację odgromową, trzeba tu pamiętać o odpowiednich odstępach separujących. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.